Polska mówi, Bogdan Ulka, dzień dobry, moim gościem jest Janusz Piechociński, były wicepremier, były prezes PSL-u, dzień dobry. Dzień dobry. Znawca Chin. I proszę od tego nie uciekać. Dobrze. Chiny, ogromny kraj, najludniejszy. Lecimy do Chin. Jak się tam przygotować i jak się tam zachowywać? No po pierwsze, z wielką uwagą, a jest tego dużo, przejrzeć i wiedzieć, po co się tam jedzie. Bez względu na to, czy jedziemy w roli turysty, stażysty, czy chcemy być tydzień, czy dwa tygodnie, czy jedziemy rok na studia, warto poznać miejscową kulturę, miejscowe zwyczaje, no i rozumieć to, że jedną jest bariera językowa, chociaż w dużych miastach, szczególnie w młodym pokoleniu, już jest na bardzo dobrym poziomie znajomości angielskiego, a nauczenie się takiego języka chińskiego bytowego, no to jest co najmniej kilka miesięcy. Szczególnie, że to jest język tonalny, tak, więc... No, więc tak samo zapisany wyraz może kompletnie co innego znaczyć. Tak, ale myślę, że do sposobu, do uśmiechu ciągle przyklejonego do twarzy, do życzliwości, do tego, żeby mieć emblemat, że jest się z Polski, od tego, żeby czytelnie wymówić Poland, bo oni zrozumieją Holland jak w większości na świecie. No więc trzeba poczytać o tych Chinach, poczytać i zrozumieć Chińczyków, uszanować miejscowe zwyczaje i obyczaje, no i przede wszystkim wybrać trasę. Dzisiaj mamy wybór, bo codziennie lata samolot, jak nie lotu, to Air China z lotniska Okęcie. Rośnie także liczba transferów i czarterów. Dobrze jest, żeby pamiętać o tym, że w ciągu 2 lat podwoiliśmy liczbę Polaków, którzy odwiedzają Chiny, to jest ponad 80 tysięcy, a także ponad 80 tysięcy w zeszłym roku Chińczyków było w Polsce, więc już widać ten pewien ruch. Po drugie, z góry założyć, że Chiny to nie jest na jeden raz. Naprawdę Pekinowi trzeba poświęcić, z racji choćby ogromu tej aglomeracji, dużo więcej niż 2 czy 3 dni i nie wolno, tak jak to kiedyś, kiedy podbijaliśmy pierwszy raz Rzym 30 czy 40 lat temu, że po jednej stronie za murami bazylika, tu pod murami, tu z III wieku leży kolumna sprzed naszej ery, a tu 50 lat po Chrystusie i biegiem proszę wycieczki, tak? Nie. No wiadomo, Pekin przede wszystkim zakazane miasto. Tak, warto zobaczyć, bo... No i portret Mao. Właśnie wszystko. Pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu to jest państwo kapitalizmu państwowego. A więc mamy Komunistyczną Partię Chin, która podlega wielkiemu procesowi transformacji, mamy ich model rozwoju, mamy ostatni, bardzo udany dla pana prezydenta Xi zjazd Komunistycznej Partii Chin, który potwierdził jego prymat. Otóż już tak z kuchni polityki i analityki, to miał być zjazd nieparzysty i miał na nim być przedstawiony przyszły, ewentualny następca. Tym razem tak nie było i wszyscy mówią, że obecny prezydent dołączy do Deng Xiaopinga i Mao w tym aeropagu największych polityków zmieniających Chiny. Po drugie, trzeba mieć świadomość, że Chiny to dzisiaj jest taki konglomerat super nowoczesności i tradycji. W zależności od tego, którego miejsca się dotknie, bo kilkaset kilometrów od centrum Pekinu, bo ta aglomeracja jest tak rozległa, są też cudowne zakątki wiejskie, a statystyczna chińska wieś potrafi liczyć 25 tysięcy mieszkańców. W związku z tym też chciałbym uzmysłowić skalę, rozmiar tego kontynentu. No i przede wszystkim trzeba się przygotować pod względem kulturowym do spotkań. Jeżeli jedziemy tam biznesowo, czy turystycznie, czy towarzysko i będziemy na przykład mieli wspólne posiłki, no to trzeba się tego nauczyć w zależności od prowincji, jakie są zwyczaje. Kto pierwszy zaczyna, jak usadawia gościa, że gość siedzi po prawej stronie, ten najważniejszy przy stole, że jeśli jesteśmy w kilka osób, to dobrze jest wyznaczyć głowę delegacji, nawet jak jest to towarzyskie, a więc w rodzinie wiadomo, tata albo najstarsza osoba, albo ta, która zna język chiński, albo najlepiej z nas zna język angielski, po co to wszystko? A po to, ponieważ w stosunku do takiej grupy Chińczycy przygotowują odpowiedni obrządek pewnego procesu. Liczba dań podwójna, okrągły stół, ruchomy, podawane te wszystkie. To tak wygląda w tej kuchni tradycyjnej. Podczas gdy w dobrym hotelu no jest i na śniadanie, i na obiad, i na kolację ten sam zestaw kilkuset dań. I możecie sobie wybierać, co tylko chcecie, w zależności od tego, co lubicie. Uwaga!
Jeśli ktoś jest mało otwarty na nowinki kuchni, trzeba być bardzo wstrzemięźliwym i bardzo ostrożnym. No i pamiętaj, że są prowincje, w których odmowa zjedzenia albo niedojedzenia czegoś, co osobiście własnymi rękami włoży gospodarz, jest obrazą. Pojawia się od razu pytanie o to, obraził się, nie lubi nas, nie dogodziliśmy mu odpowiednio. W związku z tym zwracam uwagę, że na przykład liczba posiłków, dań na stole jest też pochodną wagi spotkania i wagi osób, które nie tylko jedzą, ale przede wszystkim rozmawiają. I widać to szczególnie w polityce czy w biznesie. A więc do 10 potraw, no jesteś zwykłym zjadaczem chleba, powyżej 10 to już dobrze, jak już masz 20, to jesteś ho, 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 jakąś szychą, a jak przekracza to 26, no to już jesteś wielkim przyjacielem. No ja doznałem takiej przyjaźni ze strony goszczących mnie Chińczyków, że było ponad 30 dań, przy czym było to w prowincji, gdzie nie tylko trzeba zjeść wszystko, co nałożono, każdej potrawy spróbować, ale trzeba także wypić wszystko, co wlano, a w tej prowincji nie wylewa się za kołnierz. Panie premierze, do spraw konsumpcji i smaków w następnej rozmowie. Janusz Piechociński, były wicepremier, były prezes PSL-u, dziękuję bardzo.